Pierwszego Mokiego z zadania z rąk do rąk spotykamy niedaleko wejścia do Źródlanych Polan. Jednakże jego lokalizacja znajduje się w odmetach Kwoloka, właśnie na waszych ekranach znajdujecie dokładną lokalizację. Dostaniemy od niego fragment mapy, który będziemy musieli zanieść Tokiemu już bezpośrednio w Źródlanych Polanach, gdzie jego lokalizacja również znajduje się na mapie w tym momencie. Od niego dostajemy sakiewkę podróżnika. Z sakiewką podróżnika będziemy musieli się udać bezpośrednio do źródła, jednakże fabuła gry i tak nas tam będzie doprowadzać. Tam również za tymi drzwiami znajduje się misja z kompasem, z igłą od kompasu, więc nie będziecie mieli problemu, żeby znaleźć to miejsce. I zaraz koło tutaj wejścia po prawej stronie, jak przekroczymy te drzwi, będzie znajdował się Moki. I od tego Mokiego otrzymamy kolejną rzecz i będzie to po prostu sakiewka z przyprawami. Sakiewkę z przyprawami zaniesiemy do naszego kucharza, który znajduje się w Źródlanych Polanach, praktycznie w ostoi Baura, i on w zamian za przyprawy da nam pożywną zupę, którą bezpośrednio będziemy mogli dać Mokiemu, który znajduje się w ostoi Baura, właśnie przy ognisku. Ja go już tutaj nie mam, bo już tę misję przeszłam. Kiedy jemu damy pożywną zupę, w zamian dostaniemy kapelusz, którego będziemy mogli obdarować jednego z Mokich właśnie w Źródlanych Polanach, i w zamian właśnie za kapelusz otrzymamy od niego lampę, którą będziemy musieli zanieść do ukrytego przejścia, gdzie będzie właśnie znajdował się tam Moki, który boi się ciemności, i tutaj właśnie oddamy mu nasz lampion i w zamian za lampion otrzymamy od niego w gnijącej czeluści linę, i będzie to jedwabny chyba sznurek, który będziemy mogli zanieść do Mokiego, który łowi ryby w rozlewiskach Luma, więc nie będzie problemu, żeby go tam znaleźć. Na pewno będzie wam widniał jego wizerunek na mapie, a jeżeli nie, no to tutaj macie dokładną lokalizację. Od niego dostaniemy, moi drodzy, lunetę, którą będziemy mogli zanieść z powrotem do Źródlanych Polan, do naszego przyjaciela, który lubi nas śledzić i bardzo nas obserwuje, więc bardzo się ucieszy z tego powodu, że dostanie lunetę i nie będzie musiał już się zastanawiać, gdzie my dokładnie jesteśmy. I od niego dostaniemy sakiewkę z wodą, którą zaniesiemy do wichrowego pustkowia, do spragnionego goryleckiego górnika, który będzie nam bardzo wdzięczny za wodę, i w zamian za ją dostaniemy kamienną tabliczkę. Kamienną tabliczkę będzie nam potrzebna również do tej lokalizacji. Jest to ostatni punkt zadania z rąk do rąk. Zaraz po tym, jak uciekniemy wielkiemu robakowi z pustynnych ruin, po lewej stronie będziemy mogli się wrócić do miejsca, gdzie odebraliśmy Seira, i tam po lewej stronie właśnie znajduje się miejsce do włożenia tabliczki, gdzie dostaniemy nagrodę, którą jest odblokowanie wszystkich możliwych nagród do zdobycia na mapie w grze. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Ja jestem Rejkotka i mam nadzieję, że wam pomogłam. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.